Dorota Łosiewicz, to jest studio w Polsce.pl i Wieża Bab. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Marta Lis-Kozłowska, znana także jako Sophie Lis-Kozłowska. Po prostu niektórzy znają Panią z mediów społecznościowych. Porozmawiamy sobie dzisiaj o powrotach z emigracji, o reemigracji. Tak naprawdę 13 lat spędzone w Irlandii za Panią. Czemu zdecydowaliście się rodzinnie wrócić do Polski? A to była taka decyzja, która kiełkowała w nas od już paru lat, ale przez jakiś czas w ogóle nie widzieliśmy możliwości odnalezienia się z powrotem w Polsce po tak długim czasie. Ale złożyły się na to dwie rzeczy. Z jednej strony potrzeby naszego syna, który potrzebował wsparcia dla swojego zdrowia. To była jedna z takich, powiedzmy, personalnych decyzji. A druga sprawa, i chyba jeszcze naprawdę ważniejsza dla nas jako dorosłych, jako jego rodziców, było to, że jeżeli można było wrócić, to zmiany polityczne, które zaszły, były dla nas takim impulsem, że jeżeli wrócić, to tylko teraz. Nie będzie lepszej możliwości. Taki powrót to nie jest chyba łatwa decyzja i nic nie dzieje się z dnia na dzień. To trzeba zaplanować, wracacie na raty, bo zdaje na się, raty, tak. Pani już wróciła, a mąż dopiero wróci. Jak tak, to wyglądało? Ja wróciłam w 2016 roku. I tak, to nie jest decyzja, może decyzja może być taka kategoryczna, może powstać dość spontanicznie, ale rzeczywiście nie da się z dnia na dzień powiedzieć, teraz pakujemy i następnego dnia wyjeżdżamy. Trzeba zamknąć pewne sprawy, włącznie z wypowiedzeniem mieszkania, zapakowaniem rzeczy, które się przez ten czas nagromadzają. Więc rzeczywiście, ja wróciłam już, mąż wraca teraz 28 października, jemu zamknięcie i domknięcie naszej spraw zajęło prawie dwa lata. No i wcześniej chyba syn wrócił, bo trochę dziadkowie tak, tutaj pomagali. Tak, tak. Syn wrócił jeszcze rok przede mną. Rodzice rzeczywiście zajmowali się jego rehabilitacją, jego zdrowiem przez rok. Myśmy byli gośćmi w Polsce, przyjeżdżaliśmy do syna wspierać moich rodziców w opiece nad nim. I po roku przyjechałam ja i, jak mówię, mąż teraz. Powiedziała Pani, że zmiana polityczna wpłynęła na decyzję o powrocie, a sporo osób twierdzi, że ta zmiana wpływa na decyzję o wyjeździe z Polski. Dlaczego akurat w waszym przypadku to był bodziec do powrotu? Powiem tak, ja wyjechałam w 2004 roku, ponieważ zaraz po studiach, kiedy rozglądałam się po rynku pracy, nie wydawało mi się możliwe odnalezienie się na takim rynku, gdzie nie ma, nie było właściwie propozycji dla ludzi, którzy skończyli studia, które nie są związane z konkretnym zawodem. Ja jestem absolwentem socjologii, co powoduje, że człowiek szuka pracy bardziej szerzej, nie jest to konkretny zawód, powiedzmy socjolog. Wtedy postanowiłam, żeby zawdzięczać zdobycie pracy sobie, a nie jakimś poszukiwaniom na zasadzie, że ktoś kogoś zna i mnie gdzieś poleci. Stwierdziłam, że wtedy jedyną dla mnie taką ambitną szansą jest wyjazd za granicę. Ja znałam już miejsce, do którego decydowałam się wyjeżdżać, czyli Irlandię, ponieważ tam spędziłam rok studiów w 2001 roku i tam wyjechałam. A powrót właśnie był na takiej zasadzie. Kiedy bywaliśmy w Polsce w czasie tych kilkunastu lat, zaczęliśmy obserwować, jak Polska zmienia się. Najpierw obserwowaliśmy te 8 lat, gdzie nadal nie raczej był to właśnie drenaż ludzi z rynku pracy, ludzie kończyli studia i masowo wyjeżdżali zarówno do Wielkiej Brytanii, do Irlandii, do innych krajów. A po 2015 roku coś w tej sprawie zaczęło powoli, to jest długi proces, żeby zachęcić ludzi do powrotu, ale zaczęło się zmieniać tak, że zaczęli ludzie widzieć dla siebie tutaj szansę, zaczęli odnajdywać możliwości i zdecydowanie na pewno jest więcej możliwości pracy niż było wtedy, kiedy myśmy wyjeżdżali. A jak rząd może zachęcić do powrotu z imigracji?
kiedyś w gronie znajomych stwierdziliśmy jedno takie stwierdzenie, padło: Polakom nie trzeba nadmiernie pomagać, trzeba im przestać przeszkadzać. Jeżeli zostaną usunięte pewne bariery dla działalności gospodarczej, trzeba zauważyć to, że ludzie, którzy wyjechali, to są najczęściej właśnie ludzie średniego pokolenia, to są ludzie, którzy tam na emigracji musieli swoją pozycję, swoje życie zawodowe układać dzięki temu, że byli ludźmi energicznymi, przedsiębiorczymi, więc jeżeli taki kapitał się wykorzysta, jeżeli zostaną usunięte pewne rodzaju bariery, no, nazwijmy to, nawet to nie są stricte administracyjne, ale w pewnej mierze tak, że będzie łatwiej prowadzić na przykład działalność gospodarczą, czy skorzysta się z pewnych rozwiązań właśnie podatkowych dla ludzi zakładających bądź inwestujących w Polsce, to będzie to na pewno większy, bardziej powszechniejszy proces niż jest obecnie, chociaż ten trend powrotów jest zauważalny, może w większej mierze z Wielkiej Brytanii, związane trochę z Brexitem, trochę zagrożeniami zachodniej, ale z Irlandii ludzie też wracają za. Pani ma bardzo mocne korzenie patriotyczne, bo jest pani wnuczką powstańca warszawskiego, tak, kobiety powstańca, sanitariuszki pułku Baszta. Tak. Czy to zobowiązywało na emigrację? Zdecydowanie. Działalności? Zdecydowanie. To powiem tak, będąc tam, nigdy nie zapomniałam, kim jestem. Jestem i zawsze byłam i będę Polką. I to wiązało się z tym, że prowadziłam działalność dla Polaków w Irlandii. To była moja oczywiście dodatkowa działalność oprócz pracy zawodowej. Prowadziliśmy ze znajomymi klub dyskusyjny, zapraszając ludzi z Polski, rozmaitych gości, prowadząc wystawy, prelekcje. Więc tak, bycie, powiedzmy, z krwi takiej, jakie jestem, obliguje do pozostania jakby prawdziwym sobie. Mhm. A czy to także jakoś, to była jakaś taka zachęta, motywacja do powrotu? To cały czas tkwiło w mojej głowie, że mimo, że tak długo tam już jestem i doskonale, ja się w Irlandii doskonale odnajduję, to są ludzie mi bardzo bliscy, mam tam wielu przyjaciół, ale nigdy, to nie jest kraj mojego urodzenia. Może tak powiem, ja jestem z Polski i zawsze to tkwiło w głowie, że jeśli gdzieś być, to tutaj z powrotem. A czuła się pani wyobcowana? Dawali Irlandczycy odczuć, że pani nie jest ich? Czy nie, wspólne doświadczenie emigracji? Tak, to jest ogromna rzecz. Ja mam, że tak powiem, skalę porównawczą, jak można czuć się na emigracji, ponieważ mój mąż, zanim znalazł się w Irlandii, był 5 lat w Wielkiej Brytanii i Anglicy mniej lub bardziej świadomie tą wyższość w stosunku do nowych mieszkańców Wielkiej Brytanii okazują. Irlandczycy nie. Irlandczycy znają doświadczenie emigracji, znają, jak to jest wyjeżdżać w poszukiwaniu lepszej pracy, w poszukiwaniu w ogóle pracy, szczerze powiedziawszy. Więc nie, ja nigdy nie odczułam, że jestem kim gorszym, chociaż oczywiście na przykład w czasie, kiedy w Irlandii nastąpił kryzys gospodarczy w roku 2009, nastroje społeczne oczywiście były takie mniej przyjazne, powiedzmy, wszystkim nowym przyjeżdżającym. To było tak, no pewnie ci, którzy są nowi, zabierają nam pracę. To jest dość powszechne, ale nigdy to nie było też skierowane bezpośrednio do Polaków. To był raczej taki ogólny, powiedzmy, trend, nazwijmy to, który wraz z poprawą sytuacji na pewno uległ wyciszeniu. I Irlandczycy są bardzo przyjaźni Polakom. Wiele ich wiąże, wiele właśnie wspólnych doświadczeń emigracyjnych. Jesteśmy dwiema największymi diasporami na świecie, Irlandczycy i Polacy. Są przyjaźni Polakom na emigracji, czy Irlandczycy są przyjaźniejsi? Powiem tak, to jest bardzo indywidualna rzecz. Myślę, że ogólnie Irlandczycy są bardzo nam przyjaźni. Czasem można powiedzieć, że może bardziej przyjaźni niż Polak Polakowi. Coś takiego jest. Polacy są dosyć, nie chciałabym powiedzieć zawistni, ale tacy, że trochę zazdrośni, są często nakierowani na prywatny sukces i trudno im dostrzec jeszcze innych, ale myślę, że jeżeli w gronie przyjaciół, na pewno sobie jakoś pomagają, ale jako wspólnota
to z tym jest trudniej. Mhm. A nie miała pani takiego odczucia na tej emigracji, będąc tam już, że kurczę, tu w Polsce mogłabym jednak więcej, tutaj jednak znam język, to jest moja kultura, że w Polsce mogę więcej zrobić niż tam za granicą. Nie było takich momentów? Nie, może, że inaczej mogłabym się realizować. Tam robiłam naprawdę, język angielski jest dla mnie, no nie jest pierwszym językiem oczywiście, ale jest zdarza mi się śnić po angielsku, więc jest na tyle biegle się nim posługuje, że to nie jest nigdy barierą, ale rzeczywiście typ realizacji pewnych rzeczy jest inny, ponieważ człowiek jest osadzony w kulturze, w której wzrastał, więc z natury rzeczy rodzaj działalności może być trochę inny. Tam to trzeba jakby pewne rzeczy przybliżać, czy Polakom będącym tam, czy na przykład pokazywać pewne rzeczy dotyczące naszej historii, które nam, Polakom, wydają się dość oczywiste. No, na przykład historia żołnierzy wyklętych, no już teraz w Polsce jest tak o niej głośno, że ktoś, trudniej spotkać kogoś, kto by o niej przynajmniej nie słyszał. Może... A czy rotmistrz Pilecki, wiedza o rotmistrzu Pileckim dociera do Irlandii? Dociera i powiem tak, jesteśmy właśnie teraz, mimo że ja teraz jestem w Polsce, mam nadal działających tam przyjaciół, zarówno Irlandczyków i Polaków, którzy chcą o rotmistrzu Pileckim mówić głośno w Irlandii i jest duży projekt upowszechnienia wiedzy o nim wśród Irlandczyków. Na czym ten projekt polega? Z Instytutu Pamięci Narodowej otrzymaliśmy plansze produkcyjne wystawy anglojęzycznej o rotmistrzu, która zostanie tam wydrukowana i dzięki pomocy naszych irlandzkich przyjaciół i wsparciu irlandzkiej ambasady w Polsce prawdopodobnie w każdym hrabstwie irlandzkim będzie przez 2 tygodnie w każdym z nich pokazywana ta wystawa, żeby ludziom opowiedzieć o najodważniejszym z odważnych, a potem, kiedy po tej wystawie chcemy zgłosić się do irlandzkiej poczty w celu namówienia ich na wypuszczenie znaczka z rotmistrzem. Skoro był znaczek z Che Guevarą, to może z rotmistrzem Pileckim tym bardziej. Miejmy nadzieję, że właśnie ten argument może paść. Oczywiście można dyskutować, czy niektórzy uznają to za słuszne działanie, ale będziemy działać i mamy poparcie dla tego pomysłu, więc myślę, że... Czy Polska to jest lepsze miejsce do wychowania, na wychowywanie dziecka? Tak. Powiem, że tak, chociaż czasem trudniejsze pod względem ekonomicznym czasami. Pewne rzeczy łatwiej finansowo im sprostać w Irlandii, ale naprawdę nie tylko, że tak powiem, aspektem finansowym wychowuje się dzieci. Wychowanie to jest cały skomplikowany proces i wiele czynników na niego się składa. W Irlandii, zwłaszcza ostatnimi czasy, zrobiło się mniej bezpiecznie, zarówno ze względów na przyjęte, nazwijmy to, nowych mieszkańców Irlandii. Mhm. I to nie mówimy o oczywiście przybyszach z Europy, tylko raczej spoza, więc z natury rzeczy trochę zrobiło się mniej bezpiecznie, więc w takich warunkach, jakich jesteśmy w Polsce, mamy na pewno bardziej komfortową sytuację. A druga rzecz, dziecko wychowuje się najczęściej w Irlandii tylko przez rodziców. Rodziny wielopokoleniowe polskie w Irlandii to jest rzadkość i na pewno wsparcie dziadków w procesie wychowawczym, kiedy to jest tylko z doskoku, jest trudniejsze. A jest poprawność polityczna w szkole? Widać ją w edukacji? Widać. Gender widać? Widać. Coraz bardziej, niestety widać coraz bardziej. Oczywiście to był proces też odchodzenia od wartości tradycyjnych, konserwatywnych. Coraz bardziej, oczywiście to nie jest jeszcze w takim stopniu jak powiedzmy we Francji czy w Wielkiej Brytanii, nie ma absurdów, ale no chociażby teraz taka głośna rzecz, że jest dyskutowana kwestia, że na aktach urodzenia ma już nie być ojciec i matka dziecka, tylko rodzic jeden i rodzic dwa. No więc takie przykłady można mnożyć. W akt urodzenia płeć się wpisuje, bo już niektóre państwa jeszcze od tego odchodzą, tak, żeby potem tak, można było żeby sobie mogło wybrać. Sobie wybrać. Jeszcze tego nie ma, ale myślę, że niestety jest to kwestia czasu. Irlandia przeszła bardzo długą drogę od kraju, powiedziałabym, że bardziej tradycyjnego niż Polska, w stronę
No właśnie, co się stało z Irlandią? Co się stało z kościołem w Irlandii? Co się stało z konserwatystami w Irlandii? Są jeszcze jacyś? Są, choć są rozproszeni. Klasa polityczna irlandzka to jest jednak w dużej mierze różne odcienie mniej lub bardziej lewicowych pomysłów na politykę. Konserwatyści raczej działają na chwilę obecną oddolnie, próbują się zorganizować na nowo. To wszystko w dużej mierze rozbiło się o to, że podstawami konserwatyzmu i to w życiu takim publicznym i w codziennym zachwiały skandale, które miały miejsce w irlandzkim kościele. Oczywiście, które miały miejsce, ale też rozdmuchane przez media do proporcji, no moim zdaniem niewiele mających wspólnego ze stanem rzeczywistym, więc ludzie obserwujący taki, a nie inny przekaz, odwrócili się i dopiero teraz ci, którzy jednak ten światopogląd, powiedzmy, nazwijmy tradycyjny, konserwatywny, jakby to nazwać, chcą kultywować, muszą wrócić do tego. To nie jest tak, że jest jakaś zastana rzeczywistość, to trzeba budować na nowo. Mhm. Rozmawiałyśmy o tym, co w Irlandii można, a czego nie można, to znaczy, czy można w Polsce więcej niż w Irlandii, będąc stąd. No i właśnie tu jest takie pytanie, kandyduje pani na radną dzielnicy Ochota. Wyobraża pani sobie udział w polityce, w wyborach w Irlandii? Powiem tak, Irlandczycy są otwarci na obecność jakby nowych mieszkańców Irlandii w polityce lokalnej, bo żeby kandydować na przykład już na posła czy polityka wyższego szczebla, trzeba mieć obywatelstwo, co zresztą niektórzy oczywiście mają. Ja mogłabym, chociaż nie wyobrażam sobie takiej sytuacji ze względu na to, jaka jest klasa polityczna irlandzka, nazwijmy to wysoka polityka, ale na szczeblu lokalnym wyobrażam sobie, ponieważ samorząd tam, chociaż oczywiście są kandydaci partii jednych czy drugich, ale ma tam możliwość przebić się osoba niezależna, chociaż ja sobie to wyobrażam osobiście, choć nie wyobrażam sobie, żeby Irlandczycy, którzy znają od powiedzmy kilkunastu lat kogoś, nazwijmy to swojego, mieli oddać głos na osobę, którą dopiero poznają. No, łatwiej będąc konserwatystą chyba jednak w Polsce robić karierę polityczną. Czy działania propolonijne tam w Irlandii dla lokalnej społeczności, to było takie dobre przygotowanie teraz do wyborów samorządowych? Zdecydowanie, ponieważ do kampanii, do działania tak, ponieważ wszelkie takie właśnie działania, jak już wspominałam, organizowaliśmy i wystawy, i odczyty, i rozmaite inne wydarzenia, to wszystko trzeba zorganizować, więc człowiek się uczy organizacji eventów, nazwijmy to, właśnie zorganizowania, usystematyzowania, więc to wszystko, jeżeli człowiek potrafi tak działać, wydaje mi się, że działaczem lokalnym, samorządowym może być dobrym. A po co pani właściwie ta polityka, no, na szczeblu lokalnym? Czy to w ogóle jest polityka, czy to jest raczej bardziej takie zamiłowanie do działalności publicznej? Powiem tak, niestety w Polsce samorządy to jest polityka. Doświadczyłam tego chociażby wczoraj, kiedy rozdawałam swoje ulotki. Ludzie najczęściej nie patrzyli na mnie, tylko patrzyli, jakie logo widnieje na mojej ulotce. Logo Prawo i Sprawiedliwość. Tak, tak jest. Chociaż ja nie jestem członkiem tej partii, jestem poparciem, ale tak właśnie ludzie postrzegają, przez pryzmat polityki, co dla tej partyjnej. I to dla mnie to jest pewna bolączka, bo samorządy raczej powinny skupiać się właśnie na problemach lokalnych, na problemach, które dotykają lokalną społeczność, no ale mamy taką rzeczywistość, jaką mamy i w niej powinniśmy się odnajdywać. I dla mnie ważniejszy jest ten aspekt społeczny niż ten partyjny, chociaż nie ukrywam, z partią Prawo i Sprawiedliwość jest mi po drodze pod względem światopoglądowym, więc to nie jest dla mnie żaden wstyd, ale nie. Lepiej byłoby dla wszystkich, moim zdaniem, kiedy bardziej ważniejsze byłoby, nie wiem, równy chodnik gdzieś niż to, czy zrobi go właśnie Partia Prawa i Sprawiedliwość, czy jakakolwiek inna. Ale niestety tak, że zostały jakieś wykopane rowy polityczne, że
no po prostu w tej rzeczywistości trzeba zafunkcjonować. Czy Irlandczycy też są tak podzieleni jak Polacy? Oni są, nie są podzieleni, ponieważ oni te dwie główne partie to są dwie odmiany właściwie tego samego. Więc owszem, tak, są zwolennicy Fine Gael, Fianna Fáil, ale to jeżeli by zapytać, czym się różnią, to trudno odnaleźć tą różnicę tak naprawdę już na chwilę obecną. Nie, myślę, że raczej może różnić to, że stosunek do właśnie kwestii bardziej światopoglądowych i to nie idzie ten podział właśnie podziałem partyjnym. Marta Lis-Kozłowska, zwana, znana także jako Sophie Lis-Kozłowska w mediach społecznościowych, które mają duże znaczenie jak w kampanii. Najbardziej. Także pozdrawiamy internautów, facebookowiczów. Prawy Twitter przede wszystkim. Pozdrawiamy serdecznie. Marta Lis-Kozłowska była moim Państwa gościem. Dziękuję serdecznie dziękuję za tę również. Rozmowę. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.